Szermierka samurajska Bat-to-do oznacza wyciągnięcie miecza i zadanie nim błyskawicznego cięcia. Często odbywało się to jednym ruchem ręki. Trening polega najpierw na ćwiczeniach drewnianym mieczem, później mieczem treningowym, tak zwanym mozoto albo mogito, a dopiero po opanowaniu podstaw i precyzji posługiwania się mieczem japońskim można ćwiczyć ostrym mieczem, zwanym popularnie katana, długi miecz japoński. W tej chwili używa się nazwy shinken na prawdziwe ostre ostrze. Ćwiczymy tak, jak ćwiczyli samuraje przed setkami lat. Używamy ostrych mieczy, ale oczywiście, żeby ich używać przy cięciu mat, musimy najpierw nauczyć się nimi posługiwać. Bat-to-do nie jest najważniejsza tylko umiejętność posługiwania się mieczem. Uczymy także pokonywania własnych słabości, a przede wszystkim chcemy przekazać dzisiejszym pokoleniom dorobek Japończyków sprzed 4 wieków, aby nie zapomnieć o szlachetności i rycerskim postępowaniu nie tylko w walce. Cięcia w wykonaniu mistrza Hataya, których byliście Państwo świadkiem, to jest najwyższy kunszt szermierczy. Jest prawdopodobnie jedna, dwie osoby na świecie, które są w stanie wykonywać takie cięcia. Mistrz Hataya jest jedną z nich, być może jest jeszcze jeden, może dwóch mistrzów, którzy mogliby wykonywać porównywalne cięcia. Właśnie szkoła miecza, której nauczam w Polsce, propaguje, czyli Bat-to-do, specjalizuje się w cięciach mat, cięciach bambusów, czyli w tameshigiri.